Hej, cześć, witajcie widzowie, witam was w odcinku z mobilnego Friday Night Funkin. Pobrałem z jedną zapek, która tutaj powinna być tym oryginałem, chociaż no nieco wiecie, to ukrywa. Bo generalnie jeżeli chodzi o wersje mobilne FNF-a, to żadna z tych wersji nie jest tak jakby oficjalna. Są te wersje, które można sobie pobrać i grać w takiego naprawdę czystego FNF-a, no ale dzisiaj zagramy w coś, co jest bardzo popularne na Google Play, więc postanowiłem, że właśnie tego FNF-a zainstaluję. No i zobaczcie, mamy tutaj coś takiego jak Story Mode. Jakoś ogarnąłem, w ogóle nigdy nie nagrywałem na telefonie, ale mam nadzieję, że wszystko będzie tutaj grało. Dwa razy zagrałem tutorial. Po co? Po to, żeby zdobyć pieniądze na Garcelo. I teraz uwaga, mamy tutaj wszystkie takie ładne płyty. Mi się to mega podoba. Ale jeżeli chodzi o piosenki, to dużo ich nie ma. Za pieniądze w prawym górnym rogu możemy sobie kupić kolejne piosenki. No i zobaczcie, mamy pierwszą piosenkę Garcelo, którą będziemy mogli sobie kupić. Od razu ją odblokuję. I tak, zagram z wami w tutorial, a później w pierwszą piosenkę Garcelo. To będzie taki pierwszy odcinek. Jeżeli wam odcinek z takiej mobilnej wersji FNF-a się spodoba, dajcie po prostu znać łapką w górę, komentarzem. No i może coś usprawnię. Mam nadzieję, że mi to w miarę wyjdzie, jeżeli chodzi o nagranie, bo mówię, pierwszy raz nagrywam na telefonie. Lecimy w tutorial. No i dobra, zobaczymy, jak to będzie się grało. Ojejku, widzowie. Jakby... Ja w ogóle nie czuję tego. Jak ja mam zagrać w tą grę? Klikając palcami. Dobra, to dałoby się zrobić, gdybym miał na przykład... Dobra, gramy tym... kciukiem. Grubym paluchem tak zwanym. Zagramy w ten sposób. Dobra. Tak to się robi, lecimy. Nie no, nie ma źle, szczerze. Ale zakładam, że no, to jest tutorial, tak, więc... Wiadomo, że nie ma źle. Zobaczymy, jak sobie tutaj weteran poradzi na telefonie. W sensie, wiecie, to jest w ogóle inny feeling. Mam nadzieję, że harda wziąłem, bo już nie pamiętam. Czy to się wybiera, czy nie? Ojojoj. Okej, okay, nie trafiłem. Wiecie, co jest problemem? Że... Czekajcie, bo jeszcze tutaj ta wiązanka będzie. Dobra, na telefonie, robimy to. Uwaga. Co? Nie ma? Halo, gro, co jest? Powinno być, czekajcie. Wychodzimy, pieniądze bierzemy. Dlaczego nie miałem wiązanki, widzowie? Dlaczego jej nie miałem? Może na freeplayu po prostu tego nie ma. A może w tej wersji tego nie ma? Czekajcie, zobaczmy coś. Cofnijmy. Story mode i zobaczmy w ten sposób, czy... Jejku, dziwnie się gra na telefonie. Tutaj jest, dobra. To tutaj możemy na hardzie to przejść. Ale dobra, nie będę was tym męczył. W sensie, wiecie, no, możemy sobie... Ale wejdźmy w story mode'a rzeczywiście. I wybierzmy może... Czy ja będę mógł to wystartować? Nie, muszę grać na freeplayu, żeby odblokować wszystkie piosenki. W momencie odblokowania wszystkich piosenek Garcelo, dopiero będę mógł zagrać sobie na hardzie, czyli... Zawsze gramy na easy, na freeplayu, to mi się mało, no tak, no średnio mi się to podoba, bo wolałbym zagrać na hardzie, widzowie, wiecie, co dla mnie easy. Nie no, błagam. Dobra, Garcelo, siemka, ziomek. Fajnie go zobaczyć na telefonie. Mówię, jeżeli chcecie zobaczyć innego FNF-a na telefon i jakiegoś mi polecacie, dajcie linka w komentarzach, pobiorę i zobaczymy. Wow, dobra, lecimy. O, ale będzie jazda. Za szybko. O, widzowie, co tu się dzieje w ogóle? Mam problem z tym, żeby pamiętać, gdzie mam te klawisze, wiecie? Bo to jest dość mocno rozstawione. No właśnie. Okej, tu trzeba ładnie przytrzymać. Super, super. Uwielbiam piosenki Garcelo, serio. Czekajcie, jest go staping? Mogę sobie klikać? Nie, misuję! Jejku, nie chciałem! Będzie, że jestem słaby. Nie, no idzie mi fajnie. Teraz specjalnie wyklikałem te dwa misy, bo chciałem sprawdzić, czy tutaj jest go staping, ale nie ma. Jak klikniemy, to wiecie, po prostu patrzcie, teraz, o, to zalicza nam jako misa. Także słabo. Znaczy słabo, dobrze. Nie można oszukiwać, nie można spamować. Hej, same siki. Wiecie, testujemy, pierwszy odcinek, także te misje nie są ważne, tym bardziej, że ja sobie sam zmisowałem 4 razy,
żeby coś sprawdzić, więc... O, dobra, teraz to już sam zepsułem. Trochę ta gra ścina, ale cóż. Nie no, fajne doświadczenie zagrać w FNF-a na telefon, serio. No i panie Garcelo, 12 misów na Garcelo? No nie zrobiłbym tego na kompie. Aż tylu misów. Dobra, mogę to zabrać? Czekajcie, gdybym obejrzał razy 5, no nie będziecie mnie kusilić. Reklamy na telefonie są złem, po prostu. Wolę nie. Wiecie co? Może ja sobie zagram teraz poza nagraniem i wtedy przejdziemy sobie do drugiej piosenki Garcelo. Odblokujemy ją sobie jeszcze na tym nagraniu, co nie? Spróbujmy. Albo odblokuję reklamą, dobra. Dobra widzowie, mamy to. Do odblokowania kolejna piosenka Garcelo. Zagramy od razu, mamy nasz score. Poszło całkiem nieźle, jak na pierwszą styczność z jakby wersją mobilną. Mam nadzieję, że wam się podoba. No i w następnych odcinkach albo weźmiemy inną wersję FNF-a na telefon, którą mi polecicie, albo po prostu zagramy tutaj dalej w jakieś piosenki. Zobaczymy. W każdym razie prawie że równo 5000 miałem, żeby to odblokować. Wiemy, że jest... że są misy za klikanie sobie byle jak, więc już tego nie będę robił. I teraz postaram się strajhardzić. Lecimy. Okej, już zepsułem. Wiecie, w czym jest problem? W tym, że nie jestem przyzwyczajony kciukami do klikania tego. W sensie, czasami myli mi się, gdzie są te strzałki. Nie mogę sobie spojrzeć, bo to szybko leci, nie? Na klawiaturze mam to automatycznie. Mój mózg ogarnia jakby... Ja całą klawiaturę mam w pamięci. Jakby nigdy nie patrzę na klawiaturę, w sensie wy pewnie też. Chociaż może ktoś patrzy. Ale na cokolwiek bym miał zobaczyć, popatrzeć na klawiaturze, to nie ma szans, nie muszę. Wszystko automatycznie piszę. Wiem, jak to wygląda, a tutaj? No nie wiem, ja z telefonu mało korzystam na co dzień. Tak więc dla mnie to nie gram też w gierki na telefonie. Nie wiem, ostatnio w gierkę na telefonie chyba rok temu grałem. Tak więc ciężko mi tutaj się przyzwyczaić palcami, ale jest fajnie, fajnie. Podoba mi się to. I byłem sceptyczny do gier mobilnych, znaczy do mobilnego FNF-a, ale to jest mega fajne. Zobaczymy jeszcze inne wersje FNF-a na telefon. Także polecajcie. Dobra, słuchamy. A mówię dużo, bo naprawdę mam dużo wam do powiedzenia przy tym wyzwaniu w telefonie. Dobra, ładnie mamy combo. Jeden mis. Nie! Wleciały misy, najgorzej. Dobra, to by było na tyle. Zobaczymy, ile dostaniemy pieniędzy, bo tutaj 3000. Bardzo ładnie, bardzo smacznie. Widzę, że tutaj kuszą do tych reklam razy 5 pieniądze. No, przydałoby się, ale reklam na nagraniu nie będę robił, bo to by było dziwne. Dobra, mamy release za 10 tysięcy. Dajcie znać, czy chcecie więcej tego FNF-a, czy chcecie jakiegoś innego. Dziękuję wam za obejrzenie, mam nadzieję, że taki naprawdę inny film się podobał. Fajne doświadczenie, mi się mega przyjemnie grało na tym telefonie. No i do usłyszonka, cześć!